Cześć! Dzisiaj będzie o ekologii. Bo przecież troska o środowisko naturalne jest wręcz obowiązkiem każdego człowieka. No dobrze, ale od czego zacząć? A tego za chwilę spróbujemy się dowiedzieć. Ten człowiek o pszczołach wie chyba wszystko. Poznajcie Kacpra, który swoją niecodzienną pasją i nie tylko zaraża wszystkich dookoła. Moja przygoda z pszczołami zaczęła się od chwili, kiedy po raz pierwszy jako mały dzieciak pomagałem tacie przy pszczołach. Mój tata odziedziczył tę pasję po swoim tacie, jego tata po jego tacie, więc jakby nasza rodzina to rodzina pszczelarzy, która przekazuje swoją taką tradycję z ojca na syna, którą ja mam zamiar kontynuować. Kocham naturę, kocham przyrodę. A temat pszczół nie był mi obcy ze względu na to, że można powiedzieć, że wyssałem pszczoły z mlekiem matki, więc ta pasja rodziła się po prostu naturalnie. Mam tutaj ule, które pamiętają dwudziestolecie międzywojenne, więc bardzo stare, ale też mam jakby ule tegoroczne, a cała ta pasieka w tym miejscu jest mniej więcej około tak 20 lat. Rodzin pszczelich mam około 30, ale uli, w których mogą mieszkać te pszczoły, te rodziny pszczele, jest około 100. Pszczoły uczą mnie współpracy, uczą mnie cierpliwości i spokoju, bo też patrząc na to, że rodzina pszczela nie rozwija się tak szybko i trzeba czekać na konkretny rozwój, na miód, potem, żeby móc go sprzedać czy też zjeść, to uczy mnie to takiej cierpliwości, ale też spokoju, bo te pszczoły bardzo szybko wyczuwają, gdy się jest nerwowy, gdy ktoś nie wie, jak z nimi postępować, więc uczą mnie wiele. Moją taką misją jest to, aby uświadomić jakby rolników a propos stosowania pestycydów w trakcie uprawy. Będę napominał wszelkimi siłami, wszelkimi sposobami pokazać, że stosowanie takich pestycydów nieekologicznych i opryskiwanie ich w trakcie, kiedy pszczoły pracują, jest dla nas zabójstwem, bo tak jak ktoś kiedyś powiedział, że jak pszczoła wyginie, to 4 lata po niej wyginie człowiek. Kacper Stec, maturzysta. Kacper, czym dla Ciebie jest bycie eko? Czym dla mnie jest bycie eko? Bycie eko to nie tylko to, w jaki sposób żyję, co kupuję, ale też w jaki sposób patrzę na przyrodę, w jaki sposób ją podziwiam, obserwuję i też jak żyję każdego dnia. Kilka lat temu powstała encyklika Ojca Świętego Laudato Si. Czym ona jest dla Ciebie? Dlaczego to jest ważne dzieło? Jest dla mnie ważne, bo to, co Franciszek tam napisał, bardzo mocno trafia w moje serce. Mówił bardzo dobitnie, jakby bez ogródek, to jak wygląda obecnie ekologia i jak powinna wyglądać. Szczególnie moją uwagę zwrócił tutaj ten moment, w którym papież stwierdził, że człowiek jest powodem tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. Ze względu na CO2, ze względu na zanieczyszczenia wody, na nadmierną ilość plastiku, to jakby on to wszystko spowodował. Sama przyroda tego nie wyprodukowała. I jakby jest nadzieja w tym, co papież mówił, że jak człowiek to jakby stworzył, tak samo będzie musiał to, aby tą naturę odratować. Więc bardzo mocno trafiły właśnie mnie te słowa. A w jaki sposób możemy tak na co dzień taką naturę właśnie odratowywać? Czy masz jakiś taki przepis, a może sam pewne rzeczy robisz po to, żeby no tutaj zgodnie z tymi słowami papieża Franciszka postępować? Tak. Bardzo mocno zwracam uwagę na to, jak na przykład kupuję jakieś produkty spożywcze nawet. Skąd pochodzi dany produkt?
czy jest on produktem ekologicznym, czy jednak przy zastosowaniu, przy wyprodukowaniu tego produktu brały udział jakieś inne czynniki chemiczne. Bo wiadomo, że produkty ekologiczne są dużo droższe, ale świadomość taka przy kupowaniu, że wspieram nie wiem, lokalnych przedsiębiorców, którzy starają się wyprodukować jak najlepsze, jak najbardziej ekologicznie, bez żadnych wspomagaczy, przekonuje mnie w tym, że wolę wydać te parę złotych więcej, ale jakby każdego dnia jestem przynajmniej świadomy, że wspieram to, co ekologiczne, to, co dobre dla środowiska. Czy czujesz się w takim podejściu ekologicznym odosobniony, czy twoi rówieśnicy i ludzie, z którymi się spotykasz na co dzień, mają takie samo lub podobne podejście? Uważam, że mają podobne. Jestem z Oazy i na Oazie dosyć bardzo mocno nacechujemy naszą formację na to, na ekologię, na świadomość o ekologii, o przyrodzie. Częścią naszego formacji jest też wyprawa otwartych oczu. Jest to pewna część planu naszego codziennego dnia, w której my opuszczamy jakby miejsce, w którym jakby przeżywamy całą Oazę i wychodzimy do natury. To się nazywa wytrzeszcz, a pewnie zastanawiacie się, dlaczego wytrzeszcz, czy się śmiejecie. Wytrzeszcz, bo chodzi o to, że mamy wytrzeszczyć swoje oczy na tą przyrodę, na to piękno, które jakby dał nam Bóg. Czy dostrzegasz w tym spotkaniu z naturą jednocześnie spotkanie z Bogiem takie prywatne, wewnętrzne? Tak. To też się odniosło do Laudato Si, w którym właśnie papież też o tym powiedział, że jakby nie jesteśmy właścicielami ziem, nie mamy ich, bo to, co powoduje, że nie jesteśmy ich właścicielami, to śmierć. Bo jesteśmy tylko dzierżawcami. On tak właśnie powiedział, że jesteśmy tylko dzierżawcami konkretnej ziemi. My ją możemy uprawiać przez tam ileś lat, ale potem śmierć powoduje to, że oddajemy to następnym pokoleniom. Więc taka świadomość, taka dojrzałość w tej przyrodzie i w obserwowaniu jej, że wiemy, że jednego dnia pewnie odejdziemy stąd, jest taka, że bardzo chętnie wracam do tej przyrody, bardzo chętnie podziwiam ją i przez to widzę, jak piękny obraz przyrody i jak piękne środowisko Pan Bóg stworzył, abym mógł nim żyć. Obserwujemy, mam wrażenie, trochę taki może trend na bycie eko wśród właśnie naszych rówieśników, wśród ludzi młodych, takich jak my. Czy myślisz, że to jest właśnie trend przemijający, może taka moda? Czy wręcz przeciwnie, może właśnie w nas młodych w tym momencie budzi się też taka potrzeba dbania o środowisko naturalne, o to, co nas otacza na co dzień? Myślę, że to nie jest trend, a przykładem tego jest to, że trendy przychodzą i odchodzą i że nie jest to coś związanego stałego. A ekologia i jak powiedziałeś, właśnie znajomi, tak samo moi, też bardzo mocno zwracają uwagę na to, na tą ekologię. Nie ze względu na to, że chcą sobie nosić jakieś torebki z napisem jestem eko, jestem zielony, coś takiego, tylko chodzi o to, że taką świadomość i dojrzałość, którą mi się wydaje moi znajomi, bo otaczam się wśród znajomych z Oazy, właśnie wypracowali sobie w trakcie formacji. Czy kontakt z przyrodą, takie twoje przywiązanie właśnie do tych drzew, ptaków śpiewających, do pszczół, pomaga ci znajdować odpowiedzi na pytania, które stawia ci życie, na jakieś podejmować jakieś trudne decyzje? Czy że ten kontakt z przyrodą jest dla ciebie taką odpowiedzią, czy możesz tam znaleźć? Jak najbardziej tak. Jestem maturzystą i myślę, jak wielu maturzystów teraz obecnie mają zagwozdkę, gdzie iść na studia, co robić dalej. I mi właśnie ten kontakt z przyrodą pomaga wykluczać pewne opcje i pewne opcje zaakceptowywać. A powiedz, gdzie widzisz siebie za 10 lat? No mam dosyć ambitne plany. Mam zamiar rozszerzyć bardzo mocno pasiekę. Bardzo mocno tutaj zainwestować tutaj w pszczoły. I być jednym z większych takich przedstawicieli, jeżeli chodzi o produkty pszczele i jakby też o pszczelarstwo. No jest to takie moje małe marzenie. I to bym chciał mocno rozwijać. No i też za 10 lat widzę się dalej w ruchu Światło Życie. To, co mnie wykształtowało i to, co jakby dało mi podstawy i tego, jak dzisiaj myślę i co dzisiaj robię, to właśnie zawdzięczam ruchu Światło Życie, Oazie. Troska o środowisko naturalne jest bardzo ważna. Bo przecież dbając o naturę, dbamy o siebie. Dopóki ona żyje, żyjemy i my. Do zobaczenia za tydzień.